Ostatnio miała miejsce nieprzyjemna sytuacja, w której pani mama została w sposób bardzo brzydki oszukana. Czy pani czuje się na siłach, żeby przebić przez media tą historię i coś w końcu zrobić, ukrócić tego typu działań? Znaczy, powiem pani szczerze, że ja upubliczniłam tą całą historię nie dlatego, żeby sobie pomóc, bo powiem szczerze, niestety, i mówię to z ogromnym smutkiem i rozgoryczeniem, że ja bym tą sprawę jako, za przeproszeniem, małpa rozwiązała bardzo szybko. Bo tak to niestety funkcjonuje w naszym kraju wciąż, być może nie tylko w naszym, że nie wszyscy obywatele są traktowani równo. I ja mam świadomość tego, że takie i inne firmy w momencie, kiedy się stykają ze znanym nazwiskiem, ze znaną twarzą, po prostu ze strachu przed konsekwencjami medialnymi, szybko idą na taką czy inną ugodę. Więc mi to nie było potrzebne do tego, żeby załatwić swoją sprawę. Wręcz powiedziałabym, że raczej mogłoby mi to utrudnić. Natomiast, znaczy, ja byłam tak wstrząśnięta i poruszona tym, w jaki sposób traktuje się starszą osobę, którą widać na pierwszy rzut oka, tak, że już została bardzo pokrzywdzona przez los, bo mama jest osobą leżącą. I przychodzi taki człowiek, przedstawia się, podszywa się pod operatora, z którego usług moja mama korzysta od wielu lat. Proponuję mojej mamie prezent w ramach, bo tak to zostało przedstawione, w ramach podzięki za wierną, za bycie wierną klientką przez tyle lat. Prosi o pokwitowanie, kiedy moja mama mówi, że ona nie dowidzi, wolałaby nie podpisywać. To on czarującym uśmiechem zapewnia ją, że wszystko jest w porządku. Po czym się okazuje, że została po prostu najzwyczajniej w świecie oszukana. I mnie to poruszyło, ja natychmiast, szczerze mówiąc, napisałam o tym na Instagramie bodaj po to, żeby przestrzec ludzi. Natomiast potem odrobiłam swoją lekcję domową i powiem pani, że to jest wstrząsające. Od kilku dni dostaję setki wiadomości na swoich mediach społecznościowych od ludzi, którzy zostali potraktowani nie w podobny sposób, w identyczny sposób przez tą samą firmę. Ten proceder trwa nie od roku czy od dwóch, tylko co najmniej od 2013 roku. Od lutego tego roku UOKiK zajmuje się sprawą, a ja wczoraj czytam oświadczenie tej firmy Twoja Telekomunikacja, że oni nie wiedzieli o tym procederze, ponieważ do, jak tam ładnie nazwali, werbowania nowych klientów wykorzystują podmioty zewnętrzne. No, na Boga jedynego, no ja jestem blondynką, ale nie aż tak. Bo nie jest możliwe, żeby od 4 lat nie docierały do nich żadne sygnały, a już tym bardziej od tego, kiedy sprawą zajmuje się UOKiK. Dzisiaj szacuje się, że pokrzywdzonych przez tylko tę jedną firmę jest ponad 30 tysięcy osób. Odrobiłam jeszcze więcej lekcji domowych i okazało się, że firma Twoja Telekomunikacja jeszcze w 2015 roku, czyli 2 lata temu, wchodziła w skład holdingu, holding Telepolska, w którym to holdingu były kolejne firmy, które w podobny sposób oszukują swoich klientów. O ile dobrze pamiętam, to jest Telekomunikacja dla Domu, Energetyka Pro i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy do czynienia, obawiam się, tak to przynajmniej wygląda, z czymś bardzo niepokojącym, a mianowicie, że wiele firm z tej samej grupy wykorzystuje słabość, bezbronność starszych ludzi. Jeśli właściciele tych firm o tym nie wiedzą, to wydaje mi się, że to jest najwyższy czas, żeby, szanowni państwo, się tym zainteresowali, bo nie godzi się, aby uderzać w osoby najbardziej bezbronne tylko dlatego, że są starsze, dlatego, że są ufne, dlatego, że mają dobre serce.